Witam wszystkich serdecznie w Poke Investingu, kolejny odcinek. Dzisiaj króciutko będę się starał, bo trochę mało czasu po live'ie, powiem wam. Na dzisiaj na tapetę chciałbym wziąć tak zwane slipery, czyli karty, które zostały przespane, a czas pokazał, że oddały i to mocno. I takim kluczowym przykładem, jednym z wielu, jest na przykład Latias Latios GX, który początkowo, tak jak widzicie, w rawie startował z pułapu $80. No była to mocna karta z tak bolta. Tutaj w ogóle są bardzo mocne karty, jeżeli chodzi o Sun and Moona. Mamy Pikacza na Zekromie. Sorry za taką jakość, ale niestety Pokedata nie pokazuje w lepszej jakości skanów kart. Nie wiem czemu akurat w tym secie. No tu był bardzo mocny tag teamowy set. Część tego wylądowała w uwielbianym naszym angielskim Cosmic Eclipse. No ale do czego dzisiaj zmierzam? Dzisiaj zmierzam do tego, żebyście przyjrzeli się kartom, które mają coś w sobie według was. Wiecie, te pojęcie estetyki i takiej zajawki, no może być ciężkie i to jest zależne od, wiecie, od różnych trendów, od tego, czy jest to karta na przykład japońska, czy jest to karta angielska, bo Europejczycy myślą inaczej, Amerykanie myślą trochę inaczej, jeżeli chodzi o odbiór obrazów. No i przede wszystkim Japończycy też myślą inaczej, jeżeli chodzi o ich tam widzimisię. Natomiast tak jak dzisiaj chciałbym wam pokazać ze trzy karcioszki. I tak jak widzicie, tutaj jest Latias. Latias jest takim typowym przykładem slipera. Zobaczcie, on startował z pułapu dawno temu, w 21, $82. Oczywiście mówimy cały czas o rawie, to jest raw. No i potem nagle wystrzelił, tutaj złapał jeden dołek i teraz się ustabilizował na $200, czyli już mocno oddał. W PSA 10 to już jest w ogóle kosmos, powiem wam, bo z 600, 500, długo trzymał 500 i potem był boom na 1000, potem był na 2,5 i w tej chwili oscyluje na 1500, także to jest bardzo mocny temat. I karta, która na początku nie chwyciła w ogóle, z tego co pamiętam, ona była taka trochę przemilczana. Natomiast do czego zmierzam? Art bardzo ciekawy. I tego bym wam życzył, żebyście szukali sobie artów w ostatnich setach, na przykład z ostatnich tam dwóch R, żebyście poszukali dla siebie jakichś artów, które mogą być sliperami. Zobaczcie, tutaj mamy kolejny przykład w rawie. To też jest akurat tag bolt. Tutaj jest art Magikarpia, zupełnie unikalny, taki kreskówkowy bym powiedział. I co się stało? No i też rawik, widzicie, macie na poziomie, długo się trzymał na poziomie $40 i potem nagle hype 200. W tej chwili oscyluje na 90, ale była to kwestia, ilu to było czasu? To było 21, 23, kwestia 2 lat i on się wybił mocno, nie? Zobaczmy sobie jeszcze PSA 10, no tak jak widzicie też tutaj mamy $200 PSA 10, czyli bardzo mocny start. Ogólnie karty, które są sliperami, często mają start, powiem wam, na pułapie PSA 10 to jest $40 do $60 mniej więcej, bo w rawach kosztują przeważnie do $10 i to jest tak mniej więcej, wiecie, tu nie mówię o chase kartach z setów. I nie mówię też o, niekoniecznie mówię też o kluczowych Pokemonach. Magikarp jest jednak rozpoznawalnym Pokemonem, także można było się spodziewać, że on wystartuje z dosyć wysokiego pułapu. Natomiast tak jak widzicie, 2 lata później $760, czyli potrójna przebitka. No teraz oscyluje trochę wyżej niż na tym. Dlaczego o tych kartach mówię? Dlatego, że są to karty, które mają jakiś potencjał. Tutaj zobaczcie ten tag team. Celebis, Veno. No przepiękny arcik przede wszystkim. Bardzo ciekawy stylistycznie. Fajny. Po prostu cieszy oko. Natomiast też są to kluczowe Pokemony. Także generalnie też można było się spodziewać, że ten start tego rawa będzie mocniejszy. Czyli taka, powiedziałbym, topka. I tutaj mamy $30 w rawie i potem poszybował na 80, czyli prawie razy 3 i też na przełomie 2 lat.
Czyli krótko mówiąc, zachęcam Was w tym odcinku do, zobaczcie, tutaj PSA 10 $80, czyli to, co mówiłem, to jest taki nie super topka z tego setu, tak było postrzegane, ale karta mocna w tym secie. No i mieliśmy prawie $90 i w piku mieliśmy 250, także mnożnik też razy 3 prawie. No w tej chwili spadło na 100, ale nadal jest powyżej tego entry. I to też było w okresie 2 czy tam 2,5 roku, tak? Czyli sliperów najlepiej by było szukać sobie, czy to w wersjach angielskich, czy japońskich. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że łatwiej troszeczkę, chociaż zaraz do tego też wrócę, łatwiej troszeczkę jest w wersjach angielskich, natomiast czasami zdarzają się okazje na jakichś portalach typu LX czy Allegro, że można japońskie karty bardzo tanio kupić. Bardzo tanio, nawet dużo taniej niż, powiem wam, ceny ustalone z Card Marketu, czy z TCG Playera, czy Zebaya. No, czasami ludzie otwierają for fun jakieś tam boosterki i nie przykładają uwagi do tego, wiecie, ile co może kosztować i tak dalej, nie? Natomiast zmierzam dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zmierzam do tego, że warto by było się zastanowić, żeby sobie na przykład przejrzeć ostatnie dwie ery, na przykład base seta Scarlet Violet, w którym boosterki są tanie, w którym na tą chwilę jeszcze karty, które są w topce, one są dosyć tanie w zakupie i można by było coś tu sobie poszukać, coś ciekawego. Na pewno Caraidon jest bardzo ciekawą kartą. Mieści się, powiedzmy, w takim pułapie $10. No są to ciekawe arty. Trenerki w wersji, powiem wam, angielskiej, no to jest temat taki trochę śliski, uważam, bo Japończycy mają hopla, natomiast jeżeli chodzi o wersje angielskie, to bywa to różnie. No ale estetycznie taka Miriam na przykład, która w tej chwili w Rawie jest około 40 zł, bardzo fajny arcik, uważam, może oddać. I takich rzeczy jest więcej. Na przykład Riolu. Art uważam bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajny, taki zawadiacki. Ta karta w tej chwili jest dosyć tania, bo jest po $7 powiedzmy, plus ona nawet jest do dostania w PSA 10 dosyć tanio. Art unikalny. Mamy tutaj Sadę, przepiękną kartę na żywo, która w tej chwili kosztuje 20 parę złotych i to jest dla mnie sleeper, ja to już kupuję powoli. No mamy w base secie, tym, nawet tym angielskim z Scarlet Violet, no mamy mnóstwo kart. No Miraidon już troszeczkę odjechał, bardzo fajny art, on na pewno odda. Nie mówię tu o topce, która będzie na bank oddawać, więc nie wiem, czy to jest w tej chwili dobry moment, żeby wrzucać się, powiedzmy, w kilka sztuk rawów, bo one już trochę kosztują. Natomiast ja zawsze szukam sobie, powiem wam, takich tematów ciekawych, które są dosyć tanie, które mnie nie zrujnują, jak kupię sobie kilka sztuk i sobie tam trzymam gdzieś tam, zapominam o nich i wracam do tego, powiedzmy, za rok, za dwa i patrzę, co się dzieje. Tutaj z Base Seta na przykład Professor's Research, Miriam, i powiem wam jeszcze ciekawą rzecz. Warto zbierać, bo ostatnio się pojawia troszeczkę takich rzeczy, jak zobaczcie, Gardevoir, Ralts i Kirillia. I to jest art combo, czyli te trzy sztuki jakby mieć, to zawsze jest potencjał na sprzedaż, na grejdowanie, na zysk, co tam będziecie chcieli. I takich przykładów jest więcej, nie? Tutaj możemy posiłkować się Miraidonem i Koraidonem jako duo, nie? Ale są jeszcze inne arty, zaraz wam pokażę. Dla mnie, o, tutaj na przykład jeszcze wtrącę. Tutaj sliperem jest totalnym King Gambit. Dla mnie karta świetna, naprawdę. W tej chwili za śmieszne $4, czyli 12 zł na nasze, powiedzmy. To jest dla mnie sliper. To jest przepiękna karta na żywo i na pewno będę jej troszeczkę kupował. No i tak sobie możecie, wiecie, przejrzeć, zobaczyć, co tutaj ciekawego jest. Na przykład bardzo ciekawy art Todes Cruela. Fajnie by się skombił z Loudredem, bo to są takie splatunowe arty, jak ja to mówię, znane z Nintendo. No i możecie sobie tak przeglądać te sety, zobaczyć, co według was jest, wiecie, nie każdy ma jakiś tam zmysł, czy taką czutkę, co by tutaj można było. Natomiast możecie sobie tych parę setów przejrzeć.
Paldę możecie sobie przejrzeć, zobaczyć. Na przykład powiem wam już od razu, tutaj to, ta karta poszła w strasznie, Magikarp, to jest taki typowy przespana na początku karta, bo ona nie była jeszcze droga na samym początku, natomiast no odjechała w kosmos w tej chwili na $70. Wersja japońska jest jeszcze sporo tańsza na razie i myślę, że warto się na przykład tą wersją japońską zainteresować. Tutaj, tak jak wam już na którymś PokeInvestingu mówiłem, w Tyranitara zainwestowałem. Kupiliśmy z Dawidem parę kart. No i możemy sobie tak w ten sposób przeglądać. Gruszka, bardzo fajna, jedna z topowych, jeżeli chodzi o japoński set, topowa karta w Snow Hazardzie. Bardzo fajna karta, nie wiem co mi się tutaj pokazuje cały czas, mi jakaś tam jawa podnosi się. Bardzo fajna karta, może oddać, ale do niej na razie jeszcze nie mam przekonania, żeby w nią inwestować. No tutaj mamy dużo takich kolorowych arcików. Czy ja tu coś dla siebie widzę? Ten Wotchien jest bardzo ładną kartą w wersji japońskiej, widziałem, naprawdę przepiękny. Tinktów z Morpekiem nowym, z nowego setu. Zaraz wam pokażę, że to jest bardzo podobny arcik, jeżeli chodzi o kolorystykę. Także fajne duo można by zmontować. Zobaczcie tego Tinktufa. Już wam pokazuję. Japoński set, to był chyba Cyber Judge. O ile dobrze pamiętam. Nie, chyba nie. Ale jak już jesteśmy w Cyber Judge'u, to zobaczcie. Tutaj jest podwójny arcik. Jako obrazek można zastosować. To jest też slipper, jeżeli chodzi o Japończyka z najnowszego setu, tego niebieskiego, czyli Cyber Judge'a, tak? Dobrze mówię? Southbugs i Dirling. Natomiast o, ten Shiftry, którego żeśmy wydropili, to też dla mnie jest slipper. Naprawdę przepiękna karta i w tej chwili dosyć tania, nie? Z ciekawych artów Excadrill, bardzo fajny arcik. Myślę, że on odda z czasem, natomiast na razie jeszcze w niego nie inwestuję. No te sety jeszcze są nieustalone, ale tak jak pokazywałem wam z Gardevoir, na przykładzie z Gardevoir, tak tutaj macie taki sam obraz podwójny. I takich arcików kombinowanych, że tak powiem. Kiedyś pamiętacie, były takie karty V-Union, które składały się z czterech. I takich kart jest dużo więcej jeszcze. Na przykład zaraz wam jeszcze pokażę, natomiast chcę zobaczyć tego Murpeka. On był, kurczę, nie pamiętam. Nie, on był, wiecie co, wcześniej. On był chyba w Future Flashu albo w... Nie w Future Flashu, tylko był w Ancient Roarze, ten Murpek. Zobaczcie, tu też jest podobny arcik do tego, co właśnie mówiłem, nie? Z setu angielskiego pokazywałem. No jest tych kart dużo i zobaczcie, one nie są. Ten Screaming Tail na przykład, dla mnie też slipper. Przepiękna karta, też żeśmy wydropili na którymś tam odcinku. Przepiękna karta u nas jako promo. Z ETB-ka zdaje się, nie? Ten Loudred, genialna karta, bardzo tania. To jest taki typowy Splatoon. To jest taki dosyć kreskówkowy, kolorowo-splatunowy art, który się rzadko spotyka i to jest właśnie, to jest to sytuacja mniej więcej coś podobnego jak z Magikarpiem, że no tutaj mamy Pokemona mocniejszego, natomiast jest to unikalny art, który może teoretycznie oczywiście, bo nie wiadomo co się wydarzy, natomiast według mnie może oddać i w Loudreda miałem też inwestować, muszę sobie zanotować to, bo zapominam, że przy okazji gdzieś będę zamawiał, to zamówię parę Loudredów, bo one w tej chwili nie są drogie, a na pewno są fajne. No trzeba śledzić trendy, co się dzieje, natomiast ten Morpek też jest genialnym artem, też bym się nim zainteresował, póki jest taniej, $5. No oczywiście Sada, no to jest kozak, Mela, nie mam jeszcze przekonania co do tej karty, jeżeli chodzi o trenera, natomiast na pewno jest ona unikalna. Na pewno Goli Spot jest mocną kartą, natomiast ona w tej chwili już kosztuje $15. Wiecie, ja tak przeskoczyłem z angielskiego setu, z angielskich setów na japońskie sety, ale tutaj jest już jest dużo kart, które u nas jeszcze nie wyszły w setach, więc można sobie popatrzeć już na zaś, co się będzie działo. I mieć, wiecie, jak wychodzą najpierw japońskie, to macie możliwość spojrzenia, co wychodzi w Japonii, co będzie w naszym następnym secie za 2-3 miesiące i wyrobić sobie już własne zdanie na temat tych chase kartów, z czego ja będę szukał, nie?
Oczywiście wiadomo, że jakieś tam z góry będą ustalone, że ta powiedzmy pierwsza topka, te 5 kart będzie mocne. Natomiast co ja bym chciał na przykład z tego setu inwestować? Czy bym chciał, czy bym nic nie chciał? Tutaj na przykład ta tulipka, mamy ją w PSA, bardzo ładna karta, bardzo ciekawy arcik. Myślę, że on oddajesz, no teraz już jest $20, natomiast jeszcze zobaczcie, tutaj dla mnie sleeperem jest Steelix, który już w tej chwili w PSA 10 bodajże kosztuje, nie chcę wam skłamać, ale on już tak no tam około 300 zł kosztuje, także on już zaczyna odjeżdżać powoli do góry. No świetny art, uważam go za genialny. Tutaj mamy Vanillisha, tych artów też jest kilka podobnych, natomiast ja teraz nie pamiętam, w których one setach były. Te Vanillish jest, uważam, bardzo fajnym takim bajkowym artem. Mamy tego kozackiego Swablu, który teraz jest, chodzi za groszaki. Mamy tutaj Jugulisa Porygona, to są dwie karty, które naprawdę, ta jest taka cyberpunkowa, jeżeli chodzi o kolorystykę, która może oddać. Tutaj mamy tego Blitzy i to jest chyba jakiś jeszcze kombo z jakąś kartą, teraz nie pamiętam, czy to z tego setu, czy z innego setu. Wydaje mi się, tak gdzieś mam to w głowie, że ta karta też się fajnie kombi. No i tak wiecie, zachęcam was, żebyście sobie przeglądali jakieś sety, które jeszcze nie są w tej chwili drogie. Shiny Treasure to jest sezonowy set, więc no tam za bardzo nie można co tam sobie patrzeć na niego. No tutaj mamy najnowsze sety, więc te najnowsze to na początku te ceny trochę szaleją, natomiast tutaj bardzo ciekawym to, co żeśmy wydropili wczoraj na live'ie, jest na pewno bardzo ciekawym, jest Metagross, który w tej chwili niby jeszcze $4, ale myślę, że on mega odda, bo jest art ultra ciekawy. Tutaj mamy tą drampę, która jest też bardzo ciekawa, dzieciaki sobie lecą na drampie. Też jest tani i na żywo jest naprawdę fajną kartą. Tutaj mamy, co już mówiłem, te duo, świetne uważam, kolorystycznie ryje czapkę. Mamy tego Excadrilla, mamy tego Shiftry'ego, jest w czym wybierać. Wejdźmy sobie jeszcze na Wild Force'a, czyli już będziecie mieli pogląd na to, co będziemy mieli bodajże w kwietniu w wersjach angielskich i na co zwracać uwagę. No ten set będzie przemocarny, jeżeli chodzi o Gengara. Tutaj ten Raging Bolt jest no świetną kartą. W ogóle to całe trio trzeba by było mieć od razu. Wiadomo, że to będzie cena na pewno z czapki, bo to będą chase karty. No ale Early jest bardzo ciekawym trenerską kartą. W dwóch wersjach, naprawdę ładna. Mamy tego Ghastly'ego, który też może być sleeperem, z Hunterem. Tak jak widzicie, tu jeszcze chyba Koteł siedzi. Te ancientowe karty też tych trzech, Goginga, Walkinga i tego trzeciego, też są bardzo ciekawe. To, żeśmy wydropili, to też uważam, że jest dosyć ładna karta. Ten Arbok jest bardzo ładny, naprawdę na żywo, bardzo fajna. Tych kart jest dużo, jest Cincino, zobaczcie. Tutaj właśnie jest to, o czym mówiłem, nie? Tutaj powinno być trójka chyba, nie? Jest Cincino, Mincino i teraz nie wiem, czy oni, wiecie co, bo oni tu tak pokazują, jeszcze nie ma ustalonej wartości, więc pokazują tak, no dziwnie, zobaczcie, nawet ta topowa karta, ta trenerska z Gengarem jeszcze nie ma ustalonej wartości, jeszcze nie mają danych na ten temat, to jest trochę dziwne. W każdym razie, no ta topka to jest ultra mocna, powiem wam. Ale wydawało mi się, że jeszcze jest trzecia karta do tego Cincino i Mincino. Mogłem coś przegapić. Tutaj sleeperem na pewno jest Grotel, który jest przepiękną kartą, też żeśmy wydropili, udało się. No wiecie co, nie mogę teraz skojarzyć, czy tam była trzecia karta, jeżeli jeszcze o to chodzi. No ale do czego was zachęcam? Zachęcam was do tego, żebyście sobie na przykład brali ostatnie czy tam wcześniejsze sety. Tak jak widzicie tutaj set Paradox Rift. No i szukali sobie, nie mówię, że topki. Wiadomo, że topki zawsze warto, jeżeli macie dobrą cenę albo wam dropnie. Zawsze warto zainwestować. Natomiast unikalnych artów, na przykład Goldengo jest takim unikalnym artem unikatowym. Groudon jest bardzo ciekawym artem, to już wam o tym mówiłem. Na przykład dla mnie osobiście jeszcze jest Tatu Koko bardzo fajnym tematem, natomiast te karty już tutaj są drogie, nie? Ale szukałbym czegoś tańszego. Zobaczcie, w wersji angielskiej Steelix jest dużo droższy.
I będzie to, co mówiłem, z czasem te karty japońskie zaczynają odjeżdżać niestety. Po 2-3 latach zaczynają już wyraźnie, nie zawsze, ale w większości zaczynają wyraźnie odjeżdżać wersją europejskim czy tam angielskim. No i zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy z takich tańszych. Mamy tego śmietnika. To jest bardzo ciekawy na żywo art, ten Magby, powiem wam. Parasolka jest w absurdalnie niskiej cenie w tej chwili. Uważam. Zobaczcie, tu jest też Vanillish. To też jest słabo. Jest Laudret za 5. To jest w ogóle, nie wiem, dla mnie steal. I tak samo ten Niveltal, którego mamy w PSA 9 w tej chwili. No to jest przepiękna karta. Konceptowo jest do tego z Chilling Rain'a podobna galarańskiego chyba Moltresa, z tego co pamiętam, natomiast kolorystyka jest zupełnie inna, nie? Natomiast ta karta też jest świetna, jeżeli chodzi o odbiór. I też jest w tej chwili ten Niveltal bardzo tani, także można się zainteresować. Tą czwórką bym się na przykład zainteresował, kupił sobie po sztuce, po dwie. I jak to mówię, do szafki. Tu mamy tego Porygona. Mamy też Mele za 4, no to są, wiecie, takie kwoty, kurczę, nie żal. Tego Jugulisa mamy tutaj za 3, on jest naprawdę na żywo bardzo fajną kartą, taką kolorystycznie cyberpunkową. Swablu za 3, no Tulipka to jest w ogóle, to jest naprawdę steal, za 3 dolary, jeżeli gdzieś to można, wiecie, u nas ten rynek jednak jest trochę inny niż, bo to są ceny jakieś tam z TCG Playera albo Zebaya wzięte, więc to nie jest adekwatne do naszych realiów, natomiast jeżeli ktoś by miał za 12 zł tulipkę, to bym wziął 5. Bez żadnego oporu, bo to jest karta, uważam, która jako karta trenerska na pewno zostanie doceniona. Na pewno Veluza jest ciekawą kartą, bardzo ciekawą. No tutaj jest tych kart dużo więcej, można sobie nawet robić tak, o to jest ten Blitzy, można sobie robić tak, że porównywać sobie wersje japońskie do angielskich na wykresach i wyciągać z tego wnioski jakieś, wiecie, nie? Weźmy sobie na przykład jeszcze Obsidiana, chociaż wiem, że nie lubicie tego Obsidiana, ale na przykład Klefa. Ta karta musi oddać. Na przykład Ninetales. To jest żart. 6 dolarów, 4 dolary za takie karty. Ta karta na żywo i ten Ninetales to jest po prostu sztos, jeżeli chodzi o Slabik na przykład, nie? To jest po prostu karta genialna w tej chwili. I w tej cenie to bym się nie zastanawiał, tylko też brał. Ja to tam biorę po 5 albo po 10 sztuk, zależy jak mi tam najdzie ochota plus ile tam kto ma. To skupuję, bo to są karty, które są po prostu na żywo przepiękne i one tak przykuwają wzrok, że no nie da się. Ten Scizor nawet jest świetny. Ta karta koncepcyjna PG jest genialny. Glumik, którego powiem wam, mieliśmy już kilka w PSA, poszło do paczek, ludzie naprawdę za glumem szaleją za tym artem. Tutaj mamy tego zarąbiastego Palafina, który jest według mnie kozakiem, a w tej chwili on nic nie kosztuje, według oczywiście Pokedaty. Naprawdę te karty, kart jest takich dużo sliperów, jak ja to mówię, które nie zabolą was po kieszeni, można na przykład na jedną kartę stówkę poświęcić, w sensie kilku sztuk i sobie zobaczyć, co takim sliperem według was może być. No tutaj to już jest, ta półka jest już droga, no ale jak sobie zjedziecie w dół i tak poszukacie do 10 dolarów, ta karta Wotien na żywo jest, ten ślimak bardzo ładny w tej grocie, naprawdę piękna karta. Bossy Sorders zawsze będzie kartą chodliwą, bo to jest kluczowa karta w każdym deku. Więc bossy zawsze można zbierać, jak nie promo, to jakieś takie właśnie fajne arty. No i możecie sobie, wiecie, popatrzeć, co jest. Saguaro na przykład w tej chwili jest bardzo tani, w Japonii już jest droższy, z tego co kojarzę. Też karta bardzo fajna, trener z Pokemonami, no rewelacja. Ten Tauros Paldański na przykład też jest genialną kartą, tutaj słoneczko zachodzące i ciśnie. Miss Magus jest też mocną kartą. No ostatnio wyszło tych kart naprawdę bardzo dużo, które są bardzo ciekawe. I wiecie, teraz to jest mały koszt, bo możecie na przykład poświęcić stówkę, wybrać sobie jakieś tam kilka kart, które wam się podoba, które uważacie, że mają szansę, porównać sobie to z wykresami japońskimi, zobaczyć. Tutaj na każdej karcie, jak sobie wejdziecie, to macie wykresy, jak się zalogujecie tam, to macie jakieś wykresy z all time, na przykład sobie weźmiecie i wam pokazuję, jak to było w PSA 10, jak to było w PSA 9, jak to w Rawie.
I na tej podstawie porównać sobie te wersje angielskie na przykład do japońskich i wyciągać wnioski. No ale przede wszystkim kierować się według mnie takim poczuciem estetyki i poczuciem własnego przeczucia, że tak powiem. Czyli to, co wam dusza podpowiada, to bym się tym interesował, bo często, gęsto, wiecie, ludzie patrzą na zdjęcia, czy na obrazy, czy na właśnie karty i coś w nich widzą i konkretnie sobie opowiadają jakąś tam historię. Także zachęcam do przeglądania ostatnich setów. Nie będę tu wskazywał faworytów, chociaż już kilku tam dla siebie oczywiście, bo już tam zacząłem inwestować w niektóre, jak w ten Graudona i w Tyranitara. Ale zachęcam, żebyście sobie przeglądali ostatnie sety, powiedzmy ostatnie dwie ery, które jeszcze nie odjechały, wiecie, w kosmos, jeżeli chodzi o kwoty, i szukali takich właśnie sliperów, które według was mogą oddać. Na przykład ten Maril jest na żywo bardzo fajną kartą. No wiecie, no. Zachęcam i polecam. I do przyszłego tygodnia. W niedzielę live'a nie będzie, jesteśmy na Pokédeju, zapraszamy do Gdańska, do Galerii Metropolia. Pokédej, impreza organizowana w Kinguinie przez Kinguina i Basta Center Shop, także zapraszamy też do Basty, do sklepu. No i co, i widzimy się za tydzień, no i pewnie jeszcze na jakichś może unboxingach albo na jakichś odcinkach w tygodniu, także zapraszam i pozdrawiam.